Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie powiemy o tym, jak powiedzieć po angielsku, że robimy coś bardzo rzadko. Trzema sposobami plus jeszcze jeden fajny idiom. Sposób numer jeden to bierzemy rzadko, czyli rarely, i możemy to zmodyfikować very, czyli bardzo rzadko. Nie wszystkim się to podoba, ale jest to możliwe. Czyli very rarely. Sposób numer dwa to bierzemy seldom. I tu też możemy użyć jeszcze very, czyli very seldom. Też nie wszystkim się to podoba, ale jest to możliwe. Sposób numer 3, hardly ever. Rzadko kiedy. Hardly ever. No i sposób numer 4 to idiom. My powiemy raz na ruski rok, a oni mówią once in a blue moon. Tak jakby raz na niebieski księżyc. Zapraszam przed ekran. No i tutaj taki króciutki dialog. Do you drink red wine? Czyli czy pijesz czerwone wino? I przykładowo osoba pierwsza mówi very seldom, bardzo rzadko. I much prefer white. Dużo bardziej preferuję białe. My powiemy dużo bardziej. Oni samo dużo, dużo preferuje coś takiego. I much prefer white. A osoba druga mówi very rarely, bardzo rzadko. Osoba trzecia, hardly ever, I much prefer white. A osoba czwarta używa idiomu once in a blue moon, I much prefer white. No i czas na przykłady od native speakerów. Najpierw na very seldom. Pani tu rozmawia z panem, ten pan zajmuje się religious studies. No i pani mówi, że zauważyłam, I've noticed, present perfect, że on się tym zajmuje, a bardzo mało mówi o religii, bardzo rzadko. Hello, Francois Tremblay from the Department of Religious Studies. Hi, Karen. Hello, and what I've noticed about religious studies is that you very seldom talk about religion. You very seldom talk about religion. Jeszcze raz. Karen. Hello, and what I've noticed about religious studies is that you very seldom talk about religion. I drugi przykład. Pan mówi, że bardzo rzadko siada i pisze. I very seldom sit down and write. Sometimes it's the other way around, but I very seldom sit down and write. Jeszcze raz. I very seldom sit down and write. I kolejne przykłady, tym razem na very rarely. It very rarely breaks down. Bardzo rzadko się psuje. A pan mówi o fortepianie. So you have to remember that one of the most amazing pieces of technology is the grand piano. One of the most amazing pieces of technology is the grand piano. Pretty infallibly, it very rarely breaks down. It very rarely breaks down. Jeszcze raz. One of the most amazing pieces of technology is the grand piano. If you've ever looked at how a grand piano works, it's an incredible piece of technology. It very rarely breaks down. I kolejny przykład na very rarely. Pani jest peacemakerem i bardzo ją bolą konflikty zbrojne na świecie i mówi, że jest wiele takich ludzi jak ona, ale niestety nie są pokazywani w telewizji, w mediach albo bardzo rzadko. In conflict areas all over the world. So what I observe is that at the grassroots people are taking the problems into their own hands. Tak, czyli z tego co obserwuję, at the grassroots, dosłownie przy korzeniu trawy, ale to jest zwrot, u podstaw, na najniższym szczeblu, tak? Korzenie trawy to jest najniższy możliwy szczebel. Czyli ludzie na najniższym szczeblu co robią? Are taking the problems into their own hands. Biorą problemy we własne ręce. Sometimes they do terrible things. Choć czasami robią okropne rzeczy, bo muszą. But we never here in the media, or very rarely. Ale we never hear in the media, tak? Or very rarely, bardzo rzadko. What amazing things. What amazing things they're doing. Tak, jakie cudowne, wspaniałe rzeczy robią. Doing. I could tell you 50 stories that would make you cry. Mogłabym opowiedzieć wam 50 historii that would make you cry, tak? Spowodują, że się rozpłaczecie. Of what people are doing in Pakistan, in Afghanistan, in Colombia, in Africa. Czyli przynajmniej z 50 historii ludzi, którzy robią wspaniałe rzeczy w tych krajach. I całość? So what I observe is that at the grassroots people are taking
the problems into their own hands. Sometimes they do terrible things, but we never hear in the media, or very rarely, what amazing things they are doing. I could tell you 50 stories that would make you cry of what people are doing in Pakistan, in Afghanistan, in Colombia. I kolejne przykłady, tym razem na hardly ever. Pan mówi, że była jakaś tam dziewczynka, która chodziła na zajęcia z plastyki, no i że jakiś tam nauczyciel powiedział, że dziewczynka, this girl, hardly ever paid attention. Rzadko kiedy skupiała się, dosłownie zwracała uwagę. In a drawing lesson, she was six and she was at the back drawing and the teacher said, this little girl hardly ever paid attention. Jeszcze raz. In a drawing lesson, she was six and she was at the back drawing and the teacher said, this little girl hardly ever paid attention. I kolejny przykład na hardly ever, tym razem Lucy mówi o jakimś tam zwrocie, mówi, że to zwrot typowo amerykański, że rzadko kiedy słyszy go w brytyjskim. Number 11 is a really American one. I hardly ever hear it used in the UK. I hardly ever hear it used in the UK, czyli rzadko kiedy słyszę go, ten zwrot, używanego w UK. Is a really American one. I hardly ever hear it used in the UK. I na koniec przykłady z naszym idiomem. I watch football once in a blue moon, maybe less, czyli oglądam futbol raz na ruski rok, a może jeszcze mniej. So I watch football once in a blue moon, maybe less. Jeszcze raz. I watch football once in a blue moon, maybe less. I ostatni przykład na dziś, pan mówi. My life is sleep. So back in the day, I used to make the terrible mistake. Back in the day, kiedyś tam, bardzo fajny zwrot. I used to make the terrible mistake. Popełniałem ten okropny błąd. Of taking my phone into bed with me. Of taking my phone into bed with me. Czyli kładł się do łóżka z telefonem. To był błąd. I would lie awake for hours staring at the screen. I would lie awake for hours staring at the screen. To jeszcze było the, tak? Would jako used to, synonim, robiliśmy o tym lekcję, czyli kiedyś tam, podlinkuję wam filmik, kiedyś tam leżałem awake, czyli przebudzony, czyli nie spałem, godzinami gapiąc się na ekran telefonu. Browsing Instagram or watching random YouTube videos. Przeglądając Instagram, czy tam oglądając przypadkowe filmiki na YouTubie, once in a blue moon. Albo raz na ruski rok, maybe even replying to a message on Tinder. Nawet odpowiadał na wiadomości na Tinderze. I całość? Back in the day, I used to make the terrible mistake of taking my phone into bed with me. I would lie awake for hours staring at the screen, browsing Instagram or watching random YouTube videos, or once in a blue moon, maybe even replying to a message on Tinder. Dzięki, trzymajcie się.